Cześć, witajcie i po raz kolejny z satysfakcją udowadniamy, że CAYC, wtryskiwacze piezoelektryczne są przez nas skutecznie regenerowane. Mamy tutaj Skodę, jest to Skoda Octavia z silniczkiem 1.6 TDI CAYC. Już przełączę Wam kamerkę, pokażę te wtryski. Poznajecie wtryski u nas regenerowane, ale to wtryski, które zakładane były w innym warsztacie. Warsztat zrobił to jak najbardziej prawidłowo. Wtryskiwacze również pracują na samochodzie prawidłowo, ale auto zaczęło klientowi szarpać, mrugać kontrolka świec żarowych. Klient myślał, że jednak coś źle zrobiliśmy z tymi wtryskami, jednak nie. Sprawdziliśmy w aucie. W aucie był problem zacinającego się zaworu recyrkulacji spalin i zapchanego DPF-u, który po prostu zapchał się poprzez lejące wtryski sprzed naprawy jeszcze. Klient przyjechał do nas, robimy szybki temat, czyli problem DPF-u usuwamy z auta i problem EGR-u również. Już tutaj wgrywam zmodyfikowane oprogramowanie, także ani EGR, ani DPF nie będzie tu przeszkadzał w normalnej pracy tego silnika i pan dostanie samochód w pełni sprawny. Z tego co tutaj rozmawiałem z klientem, to po naprawie wtryskiwaczy spalanie z marszu spadło o 1 litr w dół. Jest jak najbardziej poprawnie. No mówię, tu sterownik PCR 2.1 Continental, programujemy po złączu OBD urządzeniem Flex i Skodzinka wyjedzie sobie w 100% zdrowa. Także autko kolejne uzdrowione. Komplet wtrysków CAYC 1.6 TDI naprawiony skutecznie i usuwamy resztę bolączek w aucie, które po prostu nie pozwalają mu na normalną pracę. To jest taki film z dedykacją dla niektórych forumowiczów internetowych, którzy twierdzą, że tylko nowe, a my jednak mamy tych wtrysków już tyle narobione, że one jeżdżą latami w autach i jakoś problemu nikt nie ma. Także Skoda Octavia 1.6 TDI CR. Kończymy zabieg programowania sterownika. Autko jedzie do domu ze zregenerowanymi przeze mnie wtryskiwaczami i zamknięciem tematu uszkadzającego się ciągle EGR-u w tych samochodach i zapchanego na amen DPF. Pozdrawiam Was serdecznie. Także reasumując, na co chciałem Wam zwrócić uwagę, bardzo ważna jest diagnostyka systemu, przegląd tego wszystkiego. Tutaj w tym przypadku wtryski zostały właściwie zdiagnozowane, ale warsztat, który je montował, nie dopatrzył już tutaj problemu EGR-u, nie dopatrzył problemu zapełnienia i ciągłego dopalania DPF-u. Stąd wywołane były szarpnięcia w aucie i mrugająca kontrolka świec żarowych. Stwierdzono, że prawdopodobnie wtryski zostały źle zrobione, dlatego zaprosiłem klienta do siebie, żeby przejrzeć auto po swojemu. Sprawdziliśmy, klient jak do nas dojechał, już w drodze znowuż zaświeciła się tam kontrolka świec żarowych, inne rzeczy. Sprawdziliśmy błędy, były błędy od EGR-u. Sprawdziliśmy zapełnienie DPF-u, w jakichś 80%. Tak więc licząc się z tym, że usuwając EGR puścimy te spaliny w większej ilości na DPF, to go szybko dokończymy. Podjęta została według mnie słuszna decyzja zrobienia kompletu naraz, czyli EGR i DPF. Tak też robimy i tutaj pan poprzez wykonanie tego wszystkiego tak jak należy zaoszczędzi sobie sporo pieniążków, bo problemy w aucie w tej chwili znikną. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia życzę, trzymajcie się.